Omojobi mierzy 220 cm. Wysoki. Chyba że Omojobi to młody słoń. I chciałby, żeby nalać do basenu tyle wody, ile on ma wzrostu. Czyli głębokość wody w basenie będzie wynosiła 220 cm. W trakcie nalewania poziom wody podnosi się co minutę o 6 cm i osiąga wymaganą głębokość po 20 minutach. Narysuj wykres poziomu lustra wody w centymetrach jako funkcję czasu w minutach. Jedna ciekawa rzecz została w treści zadania powiedziana, że poziom wody osiągnął wymaganą głębokość po 20 minutach. A wiemy przecież, jaka jest wymagana głębokość wody. Ma być w basenie tyle wody, ile Omojobi ma wzrostu, czyli 220 cm. Czyli wiadomo, że poziom wody w basenie po 20 minutach będzie wynosił 220 cm. I możemy zaznaczyć to na wykresie. Po 20 minutach, czyli ten punkt przesuniemy. Po 20 minutach było 2 metry i 20 cm, czyli punkt leży tutaj. Drugie pytanie, gdzie umieścić ten punkt? Musimy mieć kolejne współrzędne, żeby jednoznacznie określić naszą prostą. Co mówi treść zadania? Może Was kusi teraz, żeby umieścić ten drugi punkt w początku układów współrzędnych, w zerze. Ale takiej informacji w zadaniu nie ma. Może w momencie rozpoczęcia nalewania była już jakaś woda w basenie. Myślę, że musimy wykazać się ostrożnością. Treść zadania mówi, że poziom wody podnosi się co minutę o 6 cm. Wiemy, że po 20 minutach poziom wody wynosi 220 cm. I jeżeli rośnie on o 6 cm co minutę, to gdzie musiałby być 10 minut wcześniej? Jaki będzie poziom wody w czasie t równa się 10 minut? Jeżeli poziom wody rośnie o 6 cm co minutę, to podniesie się o 60 cm po 10 minutach, czyli 10 minut wcześniej musi być 60 cm niżej. 60 cm niżej niż 220. To jest 20 cm niżej, 40 cm niżej, 60 cm niżej, czyli jeżeli przesuniemy się wstecz w czasie o 10 minut, to przesuniemy się również w stronę płytkości o 60 cm. Będzie o 60 cm mniejsza głębokość. 220 odjąć 60 równa się 160. I to chyba wszystko. Ta prosta doskonale opisuje to, co dzieje się w basenie. Sprawdźmy teraz, czy taki wykres ma sens. Mówi on nam, że w czasie 0 minut, zanim jeszcze rozpoczęło się nalewanie wody, była już w basenie woda głęboka na 100 cm. No i widać, że po 20 minutach wszystko się kończy i że proces napełniania ma stałe tempo 6 cm na minutę. Z wykresu można też wyczytać, że zabrało 20 minut napełnienie do poziomu 220 cm, ale poziom wody wzrósł tylko o 120 cm, od 100 do 220, to o 120 cm więcej, czyli w 20 minut poziom wody podniósł się o 120 cm. 120 cm podzielone przez 20 minut to 6 cm na minutę. Wszystko się zgadza.